I to Dziubeczki z tej strony Travel w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na wakacji Road to 56 jako konfederacja peruwiańsko-boliwijska. Tak, czuję się jakbym zaczynał ten sam odcinek, ale to nie jest ten sam odcinek, tylko no niestety cofnęło nas. Tak, jakiś rodzaj błędu nas cofnął. Chyba po prostu gra postanowiła zrobić nam jakąś rebelię i mamy teraz problem taki, że no, ta rebelia to tak ładnie nas trochę pocięła do tyłu. Ale zakończyliśmy na tym, jak mieliśmy zacząć okrążać już 5 dywizji, tylko widzę, że niektóre postanawiają się wycofać. Więc może podeślemy tutaj trochę wsparcia, żeby się zajęło tymi dywizjami. No i czasami widzi, że go się okrąża, więc czasami też tak puszcza tych dywizji. Na nasze nieszczęście w tym regionie kompletnie, ale tylko kompletnie nie mamy zaopatrzenia. Trzeba zacząć budować punkt zaopatrzenia. Dobra, w takim razie my na razie widzę, że nie możemy nic zrobić, ale akurat jedna dywizja jest. No jak to się dzieje, że akurat się tak dzieje, że o, jest jedna dywizja, po czym bum, jest więcej. Dobra, dawajcie wszystko co macie. Musicie wreszcie przepchnąć te dywizje, ale tak. Uwielbiam, kiedy dosłownie mamy już coś popchnąć i w tym momencie bum. Nie, nie robimy tak. O, nie cierpię tego. Mamy kapitana Captain of Industry. W sumie teraz podaję punkt. Więc mógłby się przydać, ale akurat nie widzę, żeby to było w jego możliwościach. Dobra, w takim razie na razie tego nie robimy, bo nie mamy zaopatrzenia. A budowa tego punktu zajmie nam cały rok. I nawet więcej. Więc w głównej mierze chodzi o to, żebyśmy... Co tutaj nam da? River Crossing. Mamy tego gościa z River Crossing. Trzeba będzie zapamiętać. W głównej mierze potrzebujemy, żeby tutaj zajął. Kurde, teraz jest 6 idealnie dywizji, żeby tutaj podatakować, ale ewidentnie nam nie pójdzie to. Dobra, na razie sobie tutaj poróbmy gospodarkę, bo więcej już nic nie będziemy mogli zrobić. I podbijmy sobie trochę tego. I może teraz się uda, w momencie kiedy zaatakowali nas, to jest w sumie nawet dobry moment, żebyśmy tam weszli. Tylko że nasze dywizje ewidentnie nie dojdą na czas. Dobra, i czy uda nam się ich wypchnąć? Bo w sumie udaje nam się, tylko że co chwila nas tutaj nas ciągle tutaj nie cierpię tego, kiedy to i w pewnym momencie stało się zbyt mądre, bo ja jeszcze rozumiem, że takie, że o, że zaatakuje nas, kiedy jesteśmy słabi, ale teraz to atakuje nas, kiedy dosłownie chcemy zrobić operację, chcemy ich okrążyć, więc naprawdę nie wiem, skąd ono się tak zachowuje. Okej, mamy tutaj całą gospodarkę, dosłownie zrobiliśmy. Możemy zaatakować Chile, ale nie sądzę, żeby to był dobry pomysł obecnie. Tutaj Czechosłowacja nie istnieje, więc w sumie nie ma sensu. Możemy sobie porobić tutaj doktrynkę powietrzną, bo w sumie nawet w powietrzu jest trochę słabo, nie powiem. My tutaj próbujemy wybudować nowe myśliwce, tylko że właśnie zauważyłem, że żadnego nie buduję. Tak, podoba mi się... przepraszam. Budujemy nowe myśliwce, ale zapomniałem dać fabryki na nie. Dobra, w takim razie czekamy. W sumie głównie, jeżeli dostaniemy tutaj punkt zaopatrzenia, to jesteśmy w domu. Tylko że na razie nie jesteśmy w domu. Więc musimy co chwila ich tak atakować. Na niepełnej organizacji,
z bardzo szybkim reinforcement. Ale się udało. Okej. Okay. Dobra, w takim razie wy się zajmijcie tymi dywizjami. Tutaj jedna pójdzie na to. I w głównej mierze właśnie tak będzie polegała cała nasza rozgrywka teraz. Że dosłownie tak co chwila robimy. Mamy jeszcze trenchman speed, myślę, że możemy sobie zostawić. W takim razie wszyscy z tego rozkazu. I wy zostajecie tu. Wy zostajecie tu. I chyba powinno się udać. Bo oni oczywiście przejmą te tereny. Jakby nie mogli nic innego zrobić. Okej, okay, właśnie. Zastanawiałem się, dlaczego nie przyjmują terenów. Mamy dwie dywizje, które są jakimś innym template'em. Warto by było sobie je zmienić. O, bo oczywiście, że słabszy template. Dobra, więc teraz czekam, jak tutaj tylko te dywizje wejdą. Już stracili dosyć dużo manpowera na tym. A teraz jak jeszcze więcej stracili, to jesteśmy oczywiście w domu. Oni już ewidentnie nie będą w stanie jakoś nam zagrozić. Okej, ile tutaj jest? 50-50, dobra. Musimy trochę poczekać. I jak to wygląda? Możemy w sumie zacząć budować kolej. Bo w sumie czemu nie? Możemy dostać te piątki, które już dawno chcieliśmy sobie zdobyć na ten front. W sumie nie budowaliśmy, bo po co? Bo to miała być szybka wojna. Okej, okay, w takim razie lepsza produkcja tego. O, Maślo, zastanawiam się, skąd jest ta muzyka. Włączyłem sobie aktualizację i zapomniałem. I zapomniałem, że ją wyłączyć w tle. I ciągle słyszałem tę muzykę. To nie jest z komputera, tylko z telefonu. I takie, skąd ja słyszę tę muzykę i skąd ja ją znam? Proszę sobie przypominać, a miałem włączone. Ach, to dla mnie śmieszne, dlatego że włączyłem to jakieś półtorej godziny temu, żeby się aktualizowało, bo no, na telefonach to może zostawić sobie i nic nie robić. Okej, okay. Wygląda na to, że tutaj nic nie będziemy mogli zrobić. I w sumie nadal czekamy tutaj na punkt zaopatrzenia, który się buduje powoli. A tutaj postanowili już nas mocno podatakować. Na szczęście mamy w miarę dobrą produkcję, mamy też produkcję samolotów, która okazuje się, że teraz jak zaczęliśmy ich trochę więcej produkować, to przynajmniej może coś będą robić, ale no, przeciwnik nas nie zestrzeliwuje, więc to jest fajne. No, tutaj jest więcej dywizji górskich, dlatego tak nas trochę cisną. Ale powinniśmy sobie poradzić. Okej, okay, możemy... Mamy tego od militarii. Już w sumie kończymy militarne. Mamy coś tutaj fajnego. Mamy armor, mamy cavalry. Szczerze powiem, tutaj też nie ma nic ciekawego. Mamy sortier. To też nie jest... Tutaj możemy sobie dodać gościa, żeby punkty nam zaczął nabijać. A kolej już powoli się tutaj robi. Więc jesteśmy, że tak powiem, w lepszej sytuacji niż kiedykolwiek. Tutaj też nas co chwila biją, przez co tracą mega, ale to mega dużo manpowera. Okej. Okay. Byliście pod okupacją? Tak. To jest jakaś dziwna mechanika, która teraz jest, że rewolta, że po pewnym czasie właśnie się buntują w taki sposób, że to jest chyba coś związanego z tymi terytoriami, że jak posiadamy. No ale to jest trochę denerwujące. No i w sumie jesteśmy w takim okresie, kiedy już gra trochę laguje. Wow, bardzo prosta seria zakończyła się na bycie bardzo trudną. A poza tym, po tym odcinku będę nagrywać nową serię z gry, która dopiero zostanie wydana w tym samym dniu. Zobaczymy, jak to będzie, ponieważ jest upał.
Zobaczymy, jak to pójdzie z tym nagrywaniem, ale powinno być dobrze. Okej, opóźnienie tylko jakieś 28 dni. To nigdy nie jest jakieś mega duże opóźnienie. Okej. Jakieś 5 dywizji górskich przeciwko jednej i 4 normalnym. To wydaje mi się, że jest o nich. Okej, zajmijmy się nimi. Więc znowu robimy tak samo. Okej. To jest najlepsze, że oni się nigdy nie nauczą. Nigdy się nie nauczą na własnych błędach. Okej, możecie się nie ruszać. Znaczy się za chwilę okaże, że przejdą przez front. Okej, chyba już zaczęli przejmować. Tak, zaczęli już przejmować. I takie... O! Co się stało? Gdzie zniknęła nasza część armii? A! Nic się nie stało. W takim razie dalej atakujemy. To jest mój ulubiony moment. Okej, Supply Consumption może być dobry. Bo ostatnio nas to zabiło. Dobra, teraz jak już mamy zapasy, to dosłownie musimy tylko poczekać, jak tutaj te dywizje przejdą. Więc niech tutaj cały front się przejdzie. Niech ten cały front przechodzi sobie. A my znowu atakujemy. To jest coś takiego, że na samym początku to jest najbardziej emocjonujące, bo później to jest po prostu taki, że o, atakujemy jedną dywizję. Okej, okay, możemy coś porobić z tym, co mamy? Możemy antiery? Nie, nie mamy tutaj antierów. Właśnie to jest taki problem, że w sumie mamy już bardzo dużo wybudowanych rzeczy, które powinniśmy mieć wybudowane, więc możemy co najwyżej piątki robić wszędzie w kolei. To jest jedną z najtańszych rzeczy, ale okej. Kolejna doktrynka. I co tutaj możemy? Możemy kolejną gospodarkę zrobić. To zawsze fajnie jest, kiedy robimy kolejną rzecz z gospodarczych rzeczy. Radio, bo się przyda trochę do okupacji. Jednak później będziemy mieć problemy z tymi terytoriami. Okej. No już w ogóle weteranów. Są weterani. Nigdy nie sądziłem, że zobaczę normalne dywizje weteranów. Okej. Wszyscy stoicie. Wracajcie. No, coraz mniej manpower oni tutaj wysyłają. Wydaje mi się, że już... O, karabiny! Mamy znowu karabiny! To by się spodziewał. No, tutaj więcej trochę produkujcie ich. Okej, widzę, że... już tutaj się rozchodzą. Może wyślijcie tam więcej niż 3 dywizje, bo się by przydało tam... Wiecie, może tak z 4 dywizje byłoby fajnie, żebyście tam wysłali. No, wygląda na to, że więcej już nie wyślecie. Dobra, co 3 dywizje to zawsze dobra liczba. Okej. Okay. Dobra, możecie zrobić coś takiego. Genialnie. O nie, musiałem tak zrobić. Okej, okay, tak możecie przejść. Wtedy jeszcze będzie śmieszniej, ponieważ będą chcieli wejść tu. I co, wchodzicie? Mówię, będą tutaj chcieli wejść. Co tam, że zginął już kilkaset tysięcy waszych ludzi tutaj? Nie, nadal będziecie tutaj wchodzić. Okej, okay, lepsze wydobycie. No, mają już taką armię, jak na samym początku się bronili przeciwko nam. To nie jest dobry znak dla nich. Okej. Okay. Coraz lepiej z naszym powietrzem, jak wygląda. 29 myśliwców. Nie produkujemy ich aż tak dużo. Może by się przydało tak dać więcej fabryk na nich. Tutaj możemy trochę przełożyć. Okej, okay, tutaj może trochę to dobijemy, żeby tak było. Tak, teraz produkujemy te fabryki militarne, więc
Trochę nam to zajmie. A my teraz będziemy atakować co dwie dywizje. Okej. W głównej mierze chodzi o to, żeby ich tak zbić, żeby już w ogóle nam nie wysyłali. Więc to może trochę zająć. Więc tak jak zwykle przechodzimy tędy. I teraz jest pytanie, czy złapią pułapkę. Raz kolejny. Pokazuje nam, że już mamy Impelera. Ale nie produkują nam się dywizje tutaj w głównej mierze. Support equipment potrzebujemy. A przejmujecie już tą prowincję, czy jest was za mało? Dobra, jest was za mało, okej. W takim razie wszyscy na front i atakujecie. Bo to oznacza, że po prostu już nic nie mogą przeciwko nam zrobić w głównej mierze. Więc tak, tutaj potrzebujemy po prostu, żeby się porozchodziły te dywizje. Okej, czuję się jakbym był w odcinku numer 3. Dosłownie. W sumie trochę lepiej, ponieważ udało mi się odbić to, co miałem w odcinku numer 2, ale... Ta sama atmosfera, kiedy idę do przodu i w sumie nic zbytnio nas nie powstrzymuje. Oraz dostaliśmy nowe dywizje. A więc was, górskie, wyślemy znowu pod tego ostatniego generała, co tam dałem. O tego. Później go zsunęliśmy, bo w sumie to nie był jakiś dobry generał. Dajemy tobie niebieski kolor. I zróbmy ten sam rozkaz, co ostatnio. Nic nie poszło ostatnio źle. Wszystko poszło dobrze. Okej, więc tutaj trochę mi nam jeszcze zajmuje tego, ale widzę, że wy powinniście dostać mega agresywny, bo dosłownie mają luki w froncie. Okej. Wygląda na to, że nasze dywizje górskie no, posuwają się tak daleko jak nigdy dotąd. Ostatnio tutaj mieliśmy tą linię. No ta górska to w ogóle idzie do przodu. A idź tak po prostu, może trochę zajmie. A wy atakujcie agresywnie. O co, jakaś dywizja się pojawia. Okej, Niderlandy upadły trochę późno. Chyba, że Indonezja, ale to jest dziwne. Okej, więc chyba czas po prostu rozbudować lotnisko, ponieważ nic innego nie mam. No, tamtej build, właśnie build, jak to po pierwsze, build, coś w tym stylu, na to, żeby po prostu pójść w ten pomoc międzynarodową, to jest taki, że po prostu ci tak daje dużo fabryk. Nie powiem, to jest jeden z lepszych. Właśnie, jeżeli chodzi o to. Okej, wygląda na to, że się tutaj przebiliśmy przez wszystkie góry. Więc zróbmy rozkaz marszałka. I do ataku. W sumie, no mają zbyt mało dywizji, żeby tutaj nas powstrzymać, więc możemy już tak zrobić. Coś tutaj możemy lepsze rada w sumie już pobudować. O, mamy już tyle fabryk, że możemy je dawać na coś, co jest w sumie ważne nawet. Okej. O, masz teraz, mają tutaj trzy porty? No w sumie na wysepce jakiejś takiej. Totalnie na odludziu. Dziwnie ludzi. Okej, w takim razie już powinniśmy... Tak, tutaj się pozbyliśmy ich. Tutaj uda nam się odciąć ten las. To... Nie, jeszcze nie odcięliśmy lasu. Ale w głównej mierze musimy wejść do stolicy i to jest koniec.
Nie powiem, bardzo długo to zajęło. Zbyt długo. Okej, czyżby Niemcy padali? No, dostali D-Day. Nie mogą iść do przodu, ale Iran. Iran, nie powiem, Pahlavi bardzo, ale to bardzo się zbuntował. Okej, widzę, że w stolicy mnóstwo wysłali dywizji. Stolicy musimy przejąć w sumie, bo obecnie to nie uda nam się ich skapitulować. Okej. Tutaj sobie porobimy jakieś takie już te dodatkowe rzeczy. W sumie zapewne mamy już lepszą broń czy coś takiego, ale może później sobie jakoś ogarniemy. Okej, wygląda na to, że nasze dywizje już tutaj przechodzą. Chcieliśmy dosyć sporo ich. Stolica jest no w miarę broniona, więc będzie pewien problem. Ale wygląda na to, że powoli ten problem rozwiązujemy. Ale zajmijcie tą prowincję dziwną. No nie, oczywiście, że nie przejmą, dlatego że nie są w stanie. Nara, powoli to przejmujcie. A teraz nam została stolica plus trochę. Plus jedna prowincja, ale przejęliśmy ją i pokonaliśmy. Jest wreszcie. Ile można. Okej. Więc to tak, pierwsza flota. Później nasze claimy. A to jest nasz core. Okej. Jest nasz claim. No taki mamy core. Podoba mi się, jak to brzydko wygląda. A to jest nasz core, więc w sumie gadają, że nic z tym nie zrobimy. I chyba to resztę już możemy tylko spapetować. Nie chcę mieć zbytnio okupacji tego. Oraz skąd pojawiło się oto coś? Przepraszam bardzo, ale ja wszystkie tereny przyjęłem. Dlaczego akurat musi się pojawić coś takiego? Okej, okay, będzie trochę inny kolor Argentyny. Ale dobra, okej. Okay. W sumie to jest to samo państwo, tylko mają innego taga? Nie, to nie jest to samo państwo. Okej, okay, w takim razie czas na Chile. Ponieważ to jest jedyne państwo, które teraz możemy zaatakować. Czuć się spełnieni z ich atakiem. Tutaj mamy kopalnię jakąś. Mamy trochę samolotów, ale wydaje mi się, że najpierw nasze myśliwce powinny zostać wypełnione. Chyba już się wypełniły. W takim razie wysyłamy tutaj. Ok, i coś jeszcze mamy? Francuzi skapitulowali, to znaczy, że przypadek tu klinałem, to znaczy, że Niemcy upadają. I to bardzo szybko upadną. Okej. Okay. W sumie czekać kilkadziesiąt dni to jest głupio, więc może już zacznijmy to robić. I zrobimy to już w tym odcinku, jak mówiłem, jeżeli to mamy już rozpocząć serię kolejną, no to sobie trochę ogarniemy już to w tym momencie. Ale wygląda na to, że tak, Niemcy padają. Iran w miarę sobie poradził. Później się wlali w niego, ale no, Iran to naprawdę sobie radził. Okej, okay, jak to wygląda? Wygląda to tak, że Chile. Chile coś tam próbuje przeciwko nam robić, ale to nie wygląda, żeby. Bo mamy znowu zero manpowera. To nigdy nie jest miły, kiedy się po prostu w pewnym momencie zero manpowera dostaje. Okej, okay, dajcie trochę tych fabryk na samoloty, bo potrzebujemy ich.
Okej. Rajcie na to. I zasobów mamy, no. Okej, czyli teraz jeszcze ci mają. Mamy British i Italii. No, wygląda na to, że Niemcy padają już tak kompletnie. Okej, w takim razie powiedzmy wojnę. Rozwijmy wszystkich, wy jesteście w wojnie. To nie było, gdybyście dołączyli do wojny. Co tu mamy za decyzję? O, mamy to. Zaszczyt się przyda. I jak to jest? A, jest tak, że ci nie chcą dołączyć do wojny, chociaż ich wezwaliśmy. Dobra, i teraz dosłownie państwo, które polega na tym, że jest tylko kilka głównych punktów zwycięstwa, które z łatwością można przejąć. No, więc w sumie tak, chciałem powiedzieć, że zapewne jeszcze jeden punkt zwycięstwa, taki dosyć duży i koniec, ale teraz dostajemy same smałe. Chciałem powiedzieć small i przez to wyszło smałe. Małe mamy. Okej, tutaj się zajmujemy. No, jak się tak zaatakuje Chile, to wtedy nie mają żadnych szans. Okej, mamy wolne fabryki. Zgaduję, że kory mieliśmy, no, tamtych regiony, dlatego tak nam tutaj teraz dobre mamy rzeczy. Okej, dawajcie sobie marynarkę. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Ile my możemy przyjąć waszego kraju? Tyle. No, w miarę granice są. Okej. W sumie możemy to zrobić, ale nie sądzę, żeby to było najmądrzejsza rzecz na świecie. Okej, więc tutaj mamy, oni nas nie lubią. Dlaczego wy tak nas nie lubicie? Jesteście dosłownie moją marionetką. Dobra, ale wygląda na to, że już wszystko tutaj ogarnęliśmy. Nie chcemy tego. Więc tak, żeby to zrobić, to jak sami widzicie, ile potrzebujemy. Czy potrzebujemy coś tutaj poogarniać? Dobra. W sumie to, co zrobiliśmy z drzewka, to jest w sumie już w miarę okej, tylko że... A nie! Nie mamy tak, Tucumán i Atacama. Chodzi o to, że i tak nic zbytnio nie zrobimy później, więc... Gdzie jest to Tucumán i Atacama? No niby mamy. Tucumán. Mamy to. Bo to jest compliance. No to mamy to. W głównej mierze jeszcze mamy to Gran Peru, ale wydaje mi się, że to Gran Peru to nie jest nic związanego nawet z tym Inkami, że to już jest coś innego. No przez to, że po prostu premiera teraz jest, to już chcę zakończyć. Oraz wydaje mi się, że my i tak byśmy musieli walczyć z Amerykanami. No raczej musielibyśmy walczyć z tymi. Trochę zdenerwujące. Dobra, ale to wydaje mi się, że to jest koniec. Taka szybka seria, teraz zagram sobie w inną gierkę. Zobaczymy, jak długo będę prowadzić tamtą serię, bo wydaje mi się, że jeżeli gra zapowiada się na kampanię, że będzie tam kampania, to może być no w miarę dużo odcinków. Ale zobaczymy, jak to pójdzie. Więc widzimy się w tej nowej grze, która będzie. Zobaczycie, co to będzie. Zajtra, no to... Cześć!